Dobrze, kochani, witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają to na żywo, ale też witam tych, którzy będą oglądali to w późniejszym czasie. Dzisiaj spotykam się z panią Agatą, która jest mamą i babcią. Będziemy rozmawiać o trudnej sytuacji życiowej i my jako Fundacja Polskie Veto będziemy chcieli pomóc w tej sprawie. Dlatego też taka forma spotkania, żeby informacja o tym, co się dzieje, poszła w świat. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać o patologii systemu, którego doświadczył 12-letni Olek Aleksander. Jest to wnuk pani Agaty, który w tej chwili obecnie jest w domu dziecka. Tak, i dlaczego tak jest, postaramy się tutaj opowiedzieć, co się wydarzyło, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji. Opowiadamy tą historię oczywiście po to, żeby pomóc rodzinie pani Agaty, rodzinie córki pani Agaty, no i też wnuczkowi, czyli Olkowi, którego będziemy chcieli pomóc wyciągnąć z tego domu. Ponieważ na każdym szczeblu instytucjonalnym okazuje się, że doszło do sporej patologii, dlatego też Fundacja Polskie Veto postanowiła się tym zająć i dlatego też będziemy starali się tutaj wesprzeć rodzinę pani Agaty i Olka przede wszystkim pomocą prawną, żeby jak najszybciej tą sytuację unormować. Ja tylko zrobię taki wstęp, o którym wiem. Olek jest w domu dziecka na życzenie swojego ojca, który postanowił odebrać dziecko swojej byłej żonie. I w skrócie, tak na dobrą sprawę, można by spuentować tą historię do tego, że ojciec stwierdził, że skoro on nie może mieć dziecka, to i matka go też nie będzie mogła mieć. I ojciec zawnioskował o to, żeby służby państwowe zabrały Olka do domu dziecka. Dlaczego tak się stało i dlaczego doszło do tego? Postaram się tutaj z panią Agatą wam przybliżyć tą historię. Natomiast dla mnie osobiście historia jest przerażająca. Pokazuje patologię systemu z jednej strony, ponieważ sąd przychylił się do takiego dziwnego wniosku. Mało tego, pani Agata dzisiaj jako babcia nie ma prawa spotykania się z wnukiem, ponieważ pani dyrektor zarządzająca tym domem, gdzie jest Olek, sobie tego nie życzy. Wiem, że w tej sprawie też interweniował poseł Grzegorz Braun i wiem, że jest nagranie. Postaramy się wam udostępnić wszystkie te materiały. Natomiast to, co dla mnie jest w tej historii przerażające, to, że kiedy poseł Braun poszedł do tego domu, w obecności pani dyrektor tego domu, ośrodka, którym ona zarządza, Olek, Piliszek się nazywa. Tak, Olek, 11-letni wtedy Olek, nie mógł swobodnie w obecności posła w cztery oczy sobie z nim porozmawiać i opowiedzieć mu, jaka jest historia. Pani dyrektor się na to nie zgodziła. Natomiast pan poseł wymyślił, że no to Olek, napisz list. I w obecności posła, policji, pani dyrektor i policjantów, którzy towarzyszyli w czasie interwencji poselskiej, Olek napisał list do pana posła. I ten list opowiada dramatyczną historię tego, co to dziecko przeżywa tam w tym domu dziecka. Tyle tytułem wstępu. Pani Agato, co się stało? Dlaczego Olek dzisiaj jest pozbawiony domu z mamą? I od czego to wszystko się zaczęło? Zaczęło się to tak naprawdę to od momentu, kiedy Olek zdradził tajemnicę
ojca i jego do pani psycholog. Proszę powiedzieć, jaka była to tajemnica? Tajemnica zabawy ojca z synem. Ale to nie taka zabawa w klocki Lego. Nie. Ojciec dotykał go w intymne miejsca, sikanie jakieś tam. Poza tym powiedział do niego, że jak ktoś kogoś kocha, to całuje siurka. To jest coś, w ogóle nie może im to przez głowę w ogóle przejść. No i te klepanie jego i zasłanianie tych firanek, żeby nikt z sąsiadów nie podglądał, nie widział, co się dzieje. I to się działo w momencie, kiedy córka jechała na zakupy, on zostawał z ojcem, co się w tym czasie działo wszystko. Pani Agato, ile wnuk wtedy miał lat? No przypuszcza się, że to mogło być nawet, jak on miał od pięciu czy sześciu lat. Tak, tylko kiedy ta historia się wydała, czyli kiedy pani wydała. Pedagog się dowiedziała o tym? Dowiedziała się, jak mały miał 6-7 lat jakoś tak w tym czasie. Czyli to musiało być w pierwszej klasie szkoły podstawowej? Jeszcze w przedszkolu. Czy jeszcze w przedszkolu? Najpierw w przedszkolu wyszło tak naprawdę, że jego zachowanie, ta pani zauważyła, że coś się inaczej zachowuje, że jest smutny, taki, no dziwnie się zachowuje. I wezwali córkę na rozmowę, że coś z nim się nie tak dzieje i on wtedy powiedział to pierwszy raz tej pani w przedszkolu. I one zameldowały to do sądu, na policję. Czyli... I później drugi raz on zwierzył się, pani psycholog, już jak tu przyjechał do Warszawy. To był wtedy już w pierwszej klasie. I tu się zdradził, już powiedział jej, no czym większy on, bardziej wiele rzeczy już inaczej patrzy, inaczej rozumuje. Bardziej świadome. Mhm. Tak. I ta pani tutaj powiedziała, że zgłasza natychmiast, bo mówi, ja jemu wierzę, bo dziecko nie kłamie, bo w tym wieku dziecko nie kłamie, mówi prawdę. I on powiedział, że zdradził tajemnicę i mamie grozi niebezpieczeństwo, bo tak ojciec powiedział, że jak powiem komukolwiek, to mama nie będzie miała ani ciebie, ani ona, ani ja nie będę miała. I od tego momentu rozpoczęła... To się cały czas ta batalia i te sprawa w prokuraturze. Później on wysyłał różne, przez chyba 2 czy 3 lata wysyłał maile tutaj na córki telefon. Takie, jakieś takie, jakby był jakimś papieżem, jakimś księdzem. W ogóle takie jakieś rzeczy, że on jak traper go wyśledzi. No takie jakieś, że... wiele do myślenia w ogóle, te jego takie te SMS-y, a mały nie chciał, nawet nie czytał tych SMS-ów, nie chciał czytać w ogóle, jak słyszał, że to on coś wysyła, pyta w telefonie SMS, to po prostu chował się, uciekał, nie chciał tego nawet słyszeć. Czyli bał się taty. Bał się, tak się pani się bał i ten lęk mu pozostał, on cały czas, jak on wchodzi tam do domu dziecka, to on nie może sobie miejsca znaleźć. On się tak panicznie jego boi, bo on chce wchodzić do niego do pokoju, chce drzwi zamykać, on się boi, bo on mi jeszcze coś zrobi. Czyli mamy pierwszą klasę, wychodzi na jaw... W przedszkolu wychodzi najpierw. Wychodzi na jaw ta straszna historia. I nie wiadomo, kiedy to się działo, nie wiemy tego. I szkoła, i przedszkole zawiadamiają odpowiednie służby, uruchamiana jest procedura. Tak, w przedszkole zawiadamia najpierw, a później pani psycholog już tak, gdzie chodził tutaj w Warszawie na terapię, córka załatwia, no bo trzeba było ratować dziecko, nie wiadomo co było, bo on zasłaniał zasłony w domu, zaczął się być taki pobudliwy w ogóle. No więc musiała iść do psychologa, że coś nie jest to normalne u dziecka. I rozumiem, że mama Olka postanowiła w pewnym momencie po prostu odejść od swojego męża, żeby przerwać to. Oni uciekli nawet uciekli nawet, żeby przerwać to, bo nawet Olek powiedział, on nawet zadzwonił on na policję i policja przyjechała do nich tam i poszli, zawieźli ich na ten posterunek i tam zeznawał i mały zeznawał i ona zeznawała. Czyli Olek zadzwonił na policję? Tak. I to było też w tej pierwszej klasie? Nie, jeszcze w przedszkolu. Jeszcze w przedszkolu. Czyli bardzo świadome dziecko. Tak.
I od tego czasu córka i wnuk przebywali u pani? Tak, tak, tak. Mieszkaliście państwo razem? Nie. Oni mieszkali na, mieszkają na Próżnej, tam w mieszkaniu po mojej mamie, która czyli zmarła. Obok, obok państwa. Obok, a ja mieszkam na Seweryn tylko uniwersytetu. Rozumiem. I wydarza się tak, że cała procedura, machina sądowa została uruchomiona. Tak, tak. I oni cały czas umarzają tą sprawę. Czyli chce pani mi powiedzieć, że sprawa molestowania, bo tak to należy nazwać, została umorzona. I mobbing też, te też był, zgłaszał adwokat, dopisał do prokuratury i to wszystko jest umarzane. Okej, okay. I ta historia trwa, no mamy 7 no, lat. No 7 rok. Tak, no dziś, teraz Oleg ma 12, tak? 12, czyli, bo jest 2010 tak, rok. Czyli można powiedzieć, ta procedura taka sądowa od 5 lat trwa, natomiast sprawy zostały umorzone. To już były, to już jest teraz, wczoraj została ta sprawa znowu umorzona. To już trzecia sprawa w sprawie tego właśnie, tej molestowania zostaje umorzona. Okej. Okay. Bo on powiedział nawet, jak był przed, nie wiem, miesiąc temu czy jak, to nawet powiedział do wnuka, ojciec powiedział, i tak ci to nic nie pomoże, ja wszystko załatwię. Tak powiedział do małego. Strasznie. I dzisiaj mamy taką sytuację, że Oleg jest w domu dziecka na wniosek ojca. Kiedy to było? Kiedy był ten wniosek? No, wniosek. Oni go zabrali, proszę pana, 7 stycznia 2022, czyli to musiał być 21 pewnie. Musiał pisać. Czyli Oleg praktycznie od roku, prawie od roku. Tak, od 7 stycznia 2022 jest w domu dziecka. Czy mama Olka może się widywać z Olkiem? Może się z nim widywać i to też przez on, to, bo na początku mogła się widywać z nim codziennie i jeździła codziennie, bo po prostu ona bez niego nie wytrzymuje i on bez mamy nie wytrzymuje. Mhm. I proszę pana, ojciec napisał, bo znowu jest napisane, że przez ojca skrócili, że 2 razy w tygodniu, wtorki i soboty po 2 godziny. Od godziny 16 do 18. Mama może się widzieć z synem. Tak. Okay. I raz w tygodniu, czyli w poniedziałek, 30 minut może rozmawiać przez telefon. Od godziny 17 do 17.30. Co Olek wtedy mówi swojej mamie? On wszystko mówi, to co się wydarzyło, jak z nim postępują, co robił, gdzie kto go, nad nim się tam pastwiła, która z pań. On wszystko jest, daje relacje. A oni go straszą, że jak będziesz mówił wszystko, oni do niego mówią jeszcze, że ty kłamiesz do matki, tak mówią, to wywieziemy cię. Albo nie będzie, przeniesiemy cię gdzieś tak, że mamy nie będziesz widział w ogóle. No straszą go cały czas i to dziecko cały czas jest w takie, no w takich nerwach, takim stresie, bo on się panicznie boi, że coś oni zrobią, że on nie będzie w stanie tej mamy powiedzieć nic. A telefon, jak rozmawia z mamą, to jest wszystko. Czy ona jest na wizycie, to jest wszystko na podsłuchu. Jest w towarzystwie całego personelu. Musi być pracownik. Okej. Czy pani może widzieć się z wnukiem? Nie, zabroniła mi pani dyrektor. Przez pierwszy tydzień mogłam się widzieć. Przez pierwszy tydzień, jak był w domu dziecka? Tak. I powiedziałam, to się widziałam z nim w soboty. W soboty 4 godziny miałam. A kiedy ja do niej pojechałam, żeby mi powiększyła, że to za mało te 4 godziny, bo po prostu no ja nie wytrzymuję, żebym go nie widziała. To mi, i to właśnie później po tym widzeniu, to właśnie się zaczęło właśnie, że mnie zabroniła całkowicie widzieć się z nim i zabroniła mi nawet dzwonić telefonicznie. Czyli pani nie widziała wnuka od? No już od, będzie no 4 miesiąc. A rozmawiać przez telefon też pani nie może? Od jak długo? No to tak samo. Czyli od 4 miesięcy nie ma pani kontaktu z wnukiem. Tak. Nawet jak byliśmy tutaj z panem Grzegorzem, tam na tej interwencji, to też mi zabroniła, żebym ja z nim rozmawiała. Czy pani dyrektor jakoś uzasadniała taką swoją decyzję? Czy ma na to jakieś decyzje sądu? Czy, nie ma. Nie czyli ma to jest nic. Jej widzimisię? Jej widzimisię, tak. Że ja mam zły wpływ, że go nastawiam. O tak mi powiedziała. Pani nastawia go.
Pani źle nastawia wnuka. Tak. I dlatego pani zabroniła widować. Tak. Proszę to sobie załatwić przez sąd. No i dlatego właśnie powiedziałam do pana Leszka o tej sprawie. No i on właśnie tego pana adwokata, proszę, pojechałam, poszliśmy tam do niego i on napisał, to już wyszło, w środę wyszło, czyli w ciągu praktycznie 7 dni powinna być jakaś odpowiedź. Mówimy, drodzy państwo, o Leszku Szymowskim, który jest dziennikarzem śledczym, który właściwie jako pierwszy zainteresował się tą sprawą. Tak. I właściwie on jako pierwszy pomógł państwu w tym, żeby... Tak. Zadzwonił do pana posła też i tak ten pan też, Grzegorz, powiedział, że tak, pomoże, no i był i rozmawiał z Olkiem. Nawet tak, to jest szlachetny człowiek, że brak słów jest. Pani córka, jak się spotyka z synem albo rozmawia przez telefon, czy Olek w czasie tych rozmów albo spotkań mówi o tym, że tęskni za babcią? No, ja nie jestem przy tym, no, ale on był rozczarowany, że jak to babci zabronili, dlaczego? Mhm. On nie może tego w ogóle pojąć. Mhm. No i co wtedy mama mu tłumaczy? No, tak ojciec sobie nie życzy. Mhm. No trudna sytuacja. Pani Agato, jak pani sobie z tym radzi, że pani nie widzi wnuka od 4 miesięcy? Bo to rozumiem, że to jest jedyny wnuk, tak? Tak. Mhm. No chodzę i płaczę. Nawet płaczę tak, żeby córka nawet nie widziała. I modlę się, proszę Boga, żeby... Żebym mogła się z nim zobaczyć. Ale jest światełko w tunelu. Mamy możliwość prawnego działania. Dlatego też się dzisiaj tutaj spotykamy. I będziemy jako fundacja organizować środki do tego, żeby pokryć koszty prawne. Chcielibyśmy, żeby ta sytuacja została jak najszybciej unormowana. Czy pani pamięta, jak był pan poseł Grzegorz Braun z interwencją w tym domu dziecka? Tak. Jak ona przebiegła? Bo pani wspomniała o tym, że tam pani też nie mogła wejść do budynku razem z posłem. Najpierw żeśmy nie wpuszczała, bo krzyczała, że nie byliśmy umówieni, że trzeba się z nią umówić i dopiero przyjechać. Więc pan poseł powiedział, że on nie musi się umawiać, on przyjeżdża na interwencję, na kontrolę, to wtedy, kiedy jemu pasuje. No a ona nie krzyczała właśnie, że nie, a po drugie zaczęła krzyczeć, bo przedstawi nas, że my jesteśmy jak to się... Asystujecie. Tego. A ona, ta pani, zaczęła krzyczeć, że nie ma was na liście asystentów pana tego, bo ja całą listę sprawdziłam ona. Czyli ktoś jej tam podawał ten. Czyli doradził pewnie. Doradził, tak. A tu mówi, to są społecznicy, więc nie muszą być na liście. No ale ona nie ustępowała. No i krzyczała i mówi, że i do mnie, pani opuści ten teren, pani wyjdzie, pani nie ma prawa tu przebywać, ja pani zabroniłam, proszę wyjść i cały czas i skakała tak koło mnie tu, skakała, ja się nawet przesuwałam, bo się bałam, że mnie może uderzyć, no bo widziałam jej zachowanie i zęby szczerzyła, ma aparat na zębach, więc takie miny robiła, wie pani mnie... I do mnie to stara małpo, to jakieś tam jeszcze, wie pan, jakieś takie, no wynoś się, nie, co tu robisz, no cały czas się źle zachowywała. No i do pana dziennikarza tak samo, nawet do tego stopnia, że chciała mu nawet telefon wyrwać. Skoczyła do niego, szarpać się, żeby mu wyrwać ten telefon, żeby on nie nagrywał tam nawet. No i proszę pana, i tutaj cały czas później, w końcu po jakimś czasie mówi, że pan
poseł to może wejść, a wy macie opuścić ten teren, bo nie macie prawa. Mhm. No i proszę pana, więc otworzyła te drzwi z klucza i pan poseł mnie przepuszcza pierwszą jako kobietę, co ona się zaczęła tam odpychała, nie tego, ale on mnie wpuścił i sam wszedł. A ona te drzwi zaczęła szarpać i chciał pan Leszek wejść, to ona nawet tymi drzwiami uderzyła go. Pana Leszka tymi drzwiami nawet. Mhm. I proszę pana, no i nie wpuściła go. Zamknęła drzwi od środka i tutaj skakała i tak pani opuści ten teren i cały czas nic, tylko cały czas do mnie startowała. Ja się w ogóle nic nie odzywałam do niej, bo nie chciałam nawet z nią rozmawiać. Bo jej to zachowanie to było dla mnie no, coś niesamowitego. Bo jeszcze tylko powiedziała szacunku. Szacunek żądam tylko od pani. Mhm. No czy była agresywna względem. Bardzo agresywna, tak. No a pan Grzegorz uspokajał ją cały czas. Cały czas niech pani się ogarnie, niech pani się uspokoi. Pani przestanie krzyczeć, pani usiądzie niespokojnie. Bo latała to do nas tu, to do tych drzwi tam latała. Mhm. I w końcu na policję. Ona dzwoni na policję, policję. No i pan Grzegorz też zadzwonił na policję i ona zadzwoniła na policję i pan Leszek też zadzwonił na tą policję. Także trzy te radiowozy przyjechały. Trzy patrole interwencyjne. Tak. No i proszę pana, no jak oni ci przyjechali, to tylko wylegitymowali nas. No i pan Grzegorz powiedział do mnie i do pana Leszka, wy teraz wyjdźcie, mówi, wyjdźcie przed ten, a ja tu z nimi będę rozmawiał. No i żeśmy wyszli przed ten budynek, a ona już tam z tą policją i z panem Grzegorzem tam, prawda, widziałam tylko przez tą siatkę, jak mały z sąsiedniego budynku, czyli musieli go zawołać, przyszedł tam do tego budynku, chwilę tam był, bo pan Grzegorz nie chciał ustąpić, chciał widzieć się z Olkiem. Mhm. No i też powiedział, że babcia chce się wieść. Nie, pani nie ma prawa. Mhm. A pan, to go zawołamy, żeby tu przyszedł. No i on przyszedł tam, ten mały. No i tam pewnie chcieli rozmawiać, no bo później widziałam znowu, że przez tę siatkę, że on znowu wyszedł, poszedł po tą kartkę i długopis. Mhm. I on przy tej policji, przy niej tam to, co tam pisał. Nie wiem nawet, co pisał, bo nie miałam nawet... Nie pytałam się nawet, śmiałości się wypytywać, prawda. No i coś tam napisał i to później, żeśmy stamtąd już po tej całej, to żeśmy później pojechali na komendę zgłosić w ogóle to zachowanie, no i to, że jak można w ogóle posła zamknąć, bo to zamknięcie posła, to jest niedopuszczalna rzecz jest przecież. Tak, pod kluczem był zamknięty. Tak, zamknięty pod kluczem, tak. Mhm. Także dopiero ona drzwi otworzyła, jak przyjechała ta policja. Mhm. I w międzyczasie poseł rozmawiał z Olkiem. Olek napisał ten list, bo nie mogli swobodnie porozmawiać. Tak, bo on chciał z nim porozmawiać, a ona nie pozwoliła. Mhm. Wiemy, że pan poseł ma ten list, więc zobaczymy, czy uda się zdobyć jego kopię. Natomiast dalej historia się wydarza taka, że zakończyła się ta interwencja. Czy coś jeszcze w czasie tej interwencji się działo? No nas, co tam rozmawiali, co tam, już nie wiemy tego. Okej. Okay. Bo po prostu, tak jak pan poseł prosił, żeby wyjść poza ten, tak. No i tak się zrobiliśmy, wyszliśmy po prostu. I od tego czasu, kiedy była ta interwencja, do dzisiaj ile minęło czasu? Już nie pamiętam. To kiedy była interwencja? W czerwcu prawdopodobnie, tak? Nie, to była pierwsza, była chyba w czerwcu, a później druga. Były dwie interwencje. Już były dwie, tak. Obie druga. Przez posła Brauna przeprowadzane, tak? O to nie wiedziałem. I ta druga, w czasie tej drugiej? To w czasie tej drugiej to się wszystko działo. A w czasie tej pierwszej? Tej pierwszej, no to nawet pozwoliła, że poproszony był wnuk nawet, proszę pana, no jak zobaczył mnie, no przywitaliśmy się, nie mogliśmy się oderwać od siebie. No i on poprosił nawet, pan poseł, żeby chciał z nim porozmawiać. I wyszedł przed budynek i z nim rozmawiał, usiadł na ławce i rozmawiali tam. Ile tam już nie wiem.
ale rozmawiał w tym czasie właśnie, mógł z nim porozmawiać. Mhm. W międzyczasie była złożona skarga do podmiotu, który nadzoruje tą placówkę i to jest Urząd Powiatowy, Miasta. Tak? To jest powiatowy, ja tu nawet mam, bo tutaj ten adwokat tam pisał, bo mnie nawet odpisali, bo też napisane było, że jak ta pani się zachowa w stosunku do mnie, jak zrobi z tego, to tak odpisali, wie pan, że no same kłamstwa, no tak jak wspominałam, że ja awanturowałam się, że krzyczałam, że to no w ogóle no nie do pomyślenia, to co to w ogóle, gdzie to jest. No, to jest starostwo powiatowe w Piasecznie. Mhm. I to do mnie opisali i podpisał się starosta, podpis pana, nie wiem czy to jest Ksawery Gut, czy to jest szef, prezes, nie wiem. No to on mnie odpisał, no takie wszystko to, co napisała pani dyrektor, te, jak uważała. No. Czyli on się powołał na to, na jej te pismo, tak. A teraz właśnie, że to jest nieprawda, że kłamstwo, to moim zdaniem on powinien mnie poprosić w ogóle. No tak. Drugą stronę wysłuchać, prawda? I nawet poprosić te osoby, które były jeszcze, a nie ona pisze kłamstwa i ją przyjmują. I nagle właśnie przedwczoraj się dowiadujemy, właśnie córka, że ona odchodzi z dniem ostatniego, 31, i ta pani opiekunka druga, co się nad Olkiem, że tak powiem, pastwiła, też, że odchodzą. No. I wczoraj było pożegnanie ich, proszę pana. I zięć przyjechał, bo Olek przez jakąś tam panią, która jest, ma też dziecko i jakoś tak, jakoś miał do niej zaufanie, bo widział, jak coś ona kiedyś, czy rozmawiała z mamą, czy coś. I do niej powiedział, żeby powiadomić mamę, że ojciec przyjechał z bukietami kwiatów i z kopertami. Dał jednej kopertę. Ojciec Olka. Tak. Jednej dał i drugiej dał. Tylko tak, że to on się gdzieś tam czy za drzwi schował, że one nie widziały, że on to widzi. No i tak się czule żegnali, że no, będziemy się spotykać gdzieś, no, czy w sądzie, czy gdzieś, no nie wiemy tego, co jakie tam. Ale nie znamy przyczyn, dla których pani dyrektor i ta opiekunka zostały zwolnione, czy zrezygnowały? Dla mnie to jest, one zostały, pewnie on może się dopatrzył, że to już nabiera to po prostu i wie pan, i może nie wiemy, czy one się same, czy on ich zwolnił, nie wiemy tego. Dowiemy się tego, no, na pewno pisząc interwencję i zapytamy tutaj Urząd Gminy Piaseczno. Tak? No, chce pan zobaczyć to, co mi tu odpisali? Czy starosta Piaseczno? No tak, no pan zobaczy nawet tego, jak on odpisuje. No rzeczywiście jest tutaj napisane o pani zachowaniu. No. Okej. A jeszcze bo ciekawe, to później po tej wizycie, co my byliśmy, to mały do córki powiedział, że pani dyrektor przyleciała, czy w tym samym dniu, przyleciała do jego pokoju, proszę pana, i on był zdziwiony, co ona szuka, zaczęła za łóżkiem szukać, wracać, coś szukać. Jeszcze i tak mówił do córki, chyba podejrzewam, może, że ja może nagrywam. A że jest jakiś podsłuch. Że może podsłuch założyłem. O, tak szukała po tych, no mówił, byłem zdziwiony w ogóle, że coś takiego ma miejsce. I teraz po rezygnacji, czy po odejściu, czy po zwolnieniu tej pani dyrektor, jej miejsce kto zastąpi? Jej zastępczyni. Okej. Okay. A jaki ona stosunek miała do całej tej sprawy? Taki sam jak pani dyrektor. Okej, okay, czyli bo raczej... Bo to jest wszystko po prostu, no to jest... Ona sobie dobierała ludzi takich, jaka jest sama po prostu. Rozumiem.
Okej, czyli kolejne działania, które przed nami, to działania prawne przyspieszające sprawę tego, żeby pani mogła się widzieć z Olkiem, ale przede wszystkim sprawa wyciągnięcia Olka po prostu z tego domu, tak? Żeby mógł wrócić do mamy. Tak, bo on już po prostu widać, on już nie wytrzymuje tego, bo nawet mówi, no to co się mówi, jak ci ludzie dorośli, jak postępują, on nigdy z tym nie miał do czynienia. Nie rozumie, co się dzieje. On nie może tego zrozumieć. Jak można być takim złym, podłym człowiekiem? On nie może tego pojąć. No wcale się nie dziwię, no to jeszcze jest dziecko. Bo zawsze, on zawsze dawał dla niego, czy babcia, czy nawet jak żeśmy wsiadali, czy do klatkiśmy wchodzili, a szła na sąsiadka, to nadbrał tą siatkę, żeby pomóc jej. Nie trzeba było mówić, on sam, od siebie. Bo ona nawet mówiła, Oluś, przecież ja sobie, ale pani jest starsza, ja pani pomogę. On był tak uczynny dla ludzi w ogóle starszych, on dawał taki szacunek. I tu nagle on widzi, jak jest traktowana babcia, jak jest traktowana jego mama. On nie może tego przeboleć. I jak państwo są traktowani przez system. Tak. Czy państwo też pisali do sądu, że tego typu rzeczy się dzieją? Tak, poprzedni ten pan adwokat, pan Ostafin, on to wszystko pisał do prokuratury o tym zachowaniu i napisał też do tej pani i tej Pilaszek, do tej dyrektorki, co się dzieje w tym. Żadnej nie otrzymał odpowiedzi. Po dzisiaj, co już, no już... Jemu się podziękowały, bo on już powiedział, że on już nie wie, co ma dalej. Czy państwo mają kopię tych pism, co on wysyłał? No, on to wszystko oddał i nie wiem, czy nie jest tutaj pani adwokat, bo no, nam się, wie pan, no. To chyba wszystko jest, te dokumenty są u tej pani adwokat. Czy coś do całej tej sprawy bym pani jeszcze chciała dodać? Dla mnie to tak naprawdę, no, żeby jak najszybciej ten wnuk wyszedł. On już liczył, że on wyjdzie teraz na koniec tych wakacji, że już rozpocznie swoją szkołę w swoim, gdzie chodził tu na Drewnianą, bo tutaj był jego rejon w ogóle. I tu chodził do tej szkoły i dowiadują się koledzy, koleżanki, jak, kiedy wrócisz, co się ten... się pytają nas, no ale no cały czas nie wiadomo co, bo to widać, że to wszystko trwa strasznie, tak jakby ktoś przeciągał to bez przerwy. To tak jakby, dla mnie to ja to rozumiem, tak jakby ojciec coś chciał ukryć i on to, jemu ktoś pomaga i on to no, chce, żeby no jakby to, żeby to nie wyszło na jaw. Ja to tak odbieram cały czas. Okej, drodzy państwo, mamy kancelarię, która jest gotowa podjąć się tego tematu i przyspieszyć działania, żeby jak najszybciej pomóc Olkowi opuścić dom dziecka i wrócić do mamy i móc widzieć się z babcią. Wiadomo, takie działania są związane z kosztami kancelarii. Te koszty i tak już są niewielkie. Powiedzmy, że kancelaria przygotowała propozycję taką po kosztach. Natomiast no my jako fundacja chcemy zebrać te środki i oczywiście z państwa pomocą, więc gdyby państwo chcieli się dołożyć do tej sprawy, wspomóc działania prawne, to dziś wieczorem będzie uruchomiona zrzutka i będzie podany link pod tym wideo, pod tym materiałem. No i liczymy na państwa pomoc, na państwa hojność, żeby móc jak najszybciej Olka wyciągnąć z tego patologicznego miejsca, żeby mógł wrócić do mamy, żeby mógł wrócić tutaj do babci, do pani Agaty i żeby przede wszystkim ze sprawiedliwości stała się zadość, bo uważam, że system tutaj w tym przypadku zawiódł na całej linii, zawiódł sąd, zawiódła prokuratura, która umorzyła śledztwa związane z molestowaniem, zawiódł system opieki zastępczej, tak, czyli dom dziecka, zawiódł starosta, który jest organem nadzorczym takiej placówki.
My się na to nie godzimy, dlatego też Fundacja Polskie Weto będzie tutaj Panią wspierała i będziemy się starali jak najszybciej tą sprawę rozwiązać z pomyślnością dla Państwa, przede wszystkim dla Olka, bo on sam musi tam siedzieć, nie mając z Państwem kontaktu. Okay. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za to, że Pani się zgodziła opowiedzieć tą historię, która jest na pewno niełatwa i pewnie dużo emocji to Panią kosztowało. Jeszcze ważna była taka sytuacja, że on był taki okrąglutki, pulchniutki i powiedziały, że go zamkną gdzieś na ileś miesięcy, żeby schudł. Mhm. A on do tej Pani mówi, nie trzeba, ja sam potrafię sobie poradzić i schudnę. I proszę Pana, dziecko rzeczywiście mniejsze porcje przestało i Pan pokaże, jak on wygląda teraz. Mhm. Jaki, taki oto był purchniutki, a Panu pokaże, jak on teraz wygląda. I jak i utrzymuje tą wagę, proszę Pana. A to zdjęcie, które tam, mamy to przed jest, McDonald'em, to jest... To jestem ze mną, jak jeszcze taki był, taki wie Pan. To nie to. Teraz tutaj gdzie to jest. Teraz gdzie to jest? Dziękujemy Marlena za pozdrowienia. Tutaj Marlena przekazuje pozdrowienia dla babci. Dziękujemy bardzo. O, to jest właśnie. No super. No, ale jaki jest szczuplusieńki, jaki jest teraz w tych oczach smutny. Super. A był tak wesoły chłopczyk. No w ogóle u mnie nawet w bloku to jakiego widzieli, to mówili, ty radość przynosisz nam, starym ludziom. To jest coś niesamowitego. I chcieli go wywieźć nawet, proszę Pana, jeszcze. O. Mhm. Chcieli go wywieźć nawet na tydzień. Na jakieś tam, gdzieś jakieś, na jakieś, nie wiemy nawet gdzie, ale on powiedział, że on nie pojedzie. A oni mówią, musisz jechać i nie ma o czym mówić. I on siedział, nawet do córki powiedział, że on tak się siedział, modlił, że Pan Bóg mu pomógł i powiedział, że nie pojedzie, nie wsiadł do samochodu i nie pojechał. Nigdzie dziecko nie było, siedzi cały czas tam. Bo mówi, jak ja mu pojadę, on mnie porwie, bo o jemu o to chodziło, że ja bym wyszedł poza teren i on mnie porwie. No. No widzicie Państwo, sytuacja jest tego typu, nie jest fajna. Bardzo prosimy o to, żeby dorzucić się chociażby złotówkę do zbiórki, która będzie prowadzona na zrzutce. Dzisiaj wieczorem ją uruchomimy, tam też będzie zdjęcie babci Agaty i Olka. Jak Państwo będą mieli ochotę, to zapraszamy do wsparcia tej sprawy. Im szybciej załatwimy temat, tym szybciej będziemy mogli pomóc i Olkowi, i Pani Agacie, babci i mamie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. No i powodzenia. Wytrwałości. Walczymy. Nie poddamy się. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.